Wiemy już, kto poprowadzi Lecha Poznań od nowego sezonu. Trenerem kolejorza będzie doskonale znany w stolicy Wielkopolski Iwan Dziurdziewicz. Były zawodnik Lecha był przygotowywany do tej roli od 2013 roku, kiedy zakończył piłkarską karierę. Władze kolejorza rozmowy z Dziurdziewiczem rozpoczęły natychmiast po zwolnieniu Nenada Bielicy. Serb podpisał 2-letni kontrakt z Lechem. 41-letni szkoleniowiec ma skompletowany sztab, który zostanie zaprezentowany w najbliższych dniach. Sprawa honoru. Walczyłem o dobrą sprawę w biegu. Wytrwałem do końca, dochowałem wiary. Niepokonany. W koszulce z takim napisem kończył piłkarską karierę. Iwan Dziurdziewicz rozpoczyna nową walkę. Życzymy, by z roli trenera wywiązał się równie dobrze, jak z gry w niebiesko-białych barwach. W ogrodzie przyjemnictwa! Wielkość!